nie mamy okazji porozmawiać z Jakubem. Jakub, po swojej walce troszkę zdrowia zostawiłeś, no ale to była fajna walka dla oka, dobrze się oglądało, no i przede wszystkim zwycięstwo. Zadowolony? Tak, jak najbardziej, cieszę się zwycięstwo. Myślę, że walkę pierwszą i drugą rundę prowadziłem, wiedziałem o tym. W trzeciej rundzie niestety niefartownie trafił mnie zawodnik z Izraela. Dokładnie na wdechu, gdy wydychałem powietrze w przeponę, to kosztowało mnie bardzo dużo zdrowia, ale wiedziałem, że nie wybaczyłbym sobie, gdybym wtedy klęknął i wiedziałbym, że mogłoby być ciężko. Musiałem zostawić serducho i taki był plan i to się udało. No i tak to wyglądało właśnie, że to serducho jest i to jest najważniejsze, bo głowa i serducho w tym sporcie to podstawa. Fajne ciosy były, fajne te uniki, fajnie go przepuszczałeś. To było jakoś trenowane, czy po prostu wynikło w czasie walki? Znaczy, to jest taki mój styl, że tutaj oszukać przeciwnika, z kontry wciągnąć, przepuścić, ponowić. Taki był plan. Taki był plan. Czyli nie musimy się martwić tak naprawdę o twoją kondycję, bo to wyniknęło po prostu po uderzeniu. Tak, kondycyjnie jestem bardzo dobrze przygotowany, tak samo jak wydolnościowo mówię, to jest w ferworze walki, walka jest każda różna, jutro będzie następna, inaczej zupełnie się może potoczyć, że walka będzie w pół dystansie, ale no tak jak mówię, dwie rundy prowadziłem, byłem pewny, że idziemy wszystko po dobrej myśli, tak to dostałem wskazówki od trenerów, ale mówię, w trzeciej rundzie tam mnie złapał na wdechu, w przeponę trafił, udało mu się. I co wtedy trenerzy mówili? Słyszałem podpowiedzi, przetrwaj, pojawił się kryzys, ale myślę, że nie było to tak jednostronne. Próbowałem się bronić, przepuszczałem, wychodziło. No i wychodziło i to jest najważniejsze, to co czekamy na kolejną walkę, tak? Zgadza się. Trzymam kciuki, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Jeśli mógłbym jeszcze pozdrowić, to chciałbym pozdrowić moją mamę, tatę, który ze mną tutaj jest i wszystkich oglądających i moich przyjaciół serdecznie i całą rodzinkę. Dziękuję.